Witam Was, kochani. To jest moje pierwsze wystąpienie, jeśli chodzi o trzymanie mikrofonu tutaj. Chciałem powiedzieć swoje świadectwo nawrócenia. Pochodzę z normalnej, katolickiej rodziny. Przez wiele, wiele lat byłem ministrantem. Nawet pamiętam kiedyś, jak chciałem nim zostać, mój tata powiedział, że nie, to obiecałem, że się nauczę pisać prawą ręką. Przez wiele lat uczestniczyłem w grupach, w trochu światło życie. W wieku 17 lat poznałem Boga. Poznałem Jezusa. Gdzieś tam bardzo chciałem za Nim iść. Życie łatało różne dziwne ręce. Był taki moment, że nawet chciałem iść na księdza. Bo wydawało mi się, że to jest chyba jedyna, najlepsza droga. Tak się nie stało. Ożeniłem się. Mam dwójkę wspaniałych dzieci. Mam wspaniałą żonę. Co prawda nie ma jej do dzisiaj. Ale wierzę, że będzie. Ale życie codzienne spowodowało, że żyłem tak jak świat. Przez wiele lat doświadczałem różnych sytuacji, w których Bóg do mnie mówił. Kiedyś od niego odwracałem, robiłem po swojemu, w różnych biznesach. Nawet doszło do tego, że zbankrutowałem. Jedyna rzecz, którą robiłem, postarałem się wyjść na zero. Doprowadzić do tego, żebym nie miał już żadnych zobowiązań. Pamiętam, wtedy pojechałem na rekolekcję ignacjańskie zaraz potem, jak już wiedziałem, że się nic nie zmieni. Byłem tam 8 dni. I okazało się, że dosłownie po włączeniu telefonu, potem jak wyjechałem stamtąd, zadzwonił do mnie kolega i mówi: Marek, słuchaj, mamy człowieka, który chce, żebyśmy dla niego pracowali. Ja wtedy bardzo dużo pracowałem. Wyjeżdżałem o 4 rano w poniedziałek, wracałem w sobotę, jak skończyłem wszystko. Często spałem w samochodzie. Gdzieś tam po drodze, może powiem, że w wieku 17 lat należałem do takiej wspólnoty odnowy w Duchu Świętym, gdzie położono na mnie ręce, otrzymałem dar i modlitwę językami. Oczywiście w różnych miejscach nie było to normalne, więc przestałem używać tych dobrych języków, poza tym, że modliłem się raz w samochodzie. Taki mocny przełom nastąpił w 14 roku, kiedy mój syn postanowił się ochrzcić jako dorosły człowiek. Nawet ustaliliśmy, że jak zda prawo jazdy, to sam pojedzie do Giżycka i tam zostanie ochrzczony. Ale nie wiedzieć dlaczego. 3 razy pod rząd, naprawdę zdolny gość, który śpiewająco zdał test, oglądał tak naprawdę za nic. Prawo jazdy. Kiedy doszło do dnia wyjazdu, okazało się, że prawa jazdy nie ma, samochodu nie może wziąć, więc postanowiliśmy, że go tam zawieziemy. Całą rodziną. I pamiętam następnego dnia, bo byliśmy tam kilka dni, prowadzący nabożeństwo zadał pytanie, czy chcesz oddać życie Jezusowi? Ja miałem świadomość, że ja oddałem życie Jezusowi kiedyś, ale to wszystko zakopałem głęboko i żyłem tak jak świat. Nieraz mogę powiedzieć, że gorzej niż świat. I wyszedłem. I teoretycznie od tamtej pory nic się nie stało, ale wszystko się zmieniło. Przez wiele lat walczyłem z grzechami różnego rodzaju. Po prostu spinałem się, żeby nie grzeszyć, żeby uważać, żeby być dobrym. A po tym fakcie Duch Święty dał mi
wstręt do grzechu. Po prostu znienawidziłem grzech. Ale odczułem też takie pragnienie, że jeżeli nie ochrzczę się, to będę blokował Ducha Świętego, który może mnie zmienić. Mnie zmienić w środku. I faktycznie zadzwoniłem do przyjaciół, zadałem pytanie, czy mnie ochrzczą. Oni powiedzieli tak, zadali mi kilka pytań zasadniczych, czy wierzę, czy wyrzekam się grzechu. Powiedziałem tak, przyjeżdżaj. Zabrałem ze sobą mojego syna. I to był jakby kolejny etap. Aczkolwiek przez 2 lata aktywnie uczestniczyłem w Kościele Chrześcijańskim w Mińsku. Zrobiłem sobie 3 priorytety. Niedzielę na 10:00 nabożeństwo. W środę spotkanie w grupie mężczyzn, gdzie czytaliśmy Biblię. W piątek spotkanie uwielbienia. I tak przez 2 lata funkcjonowałem. Oczywiście w momencie, kiedy to się stało, stałem się z religijnego człowieka, który uczestniczył, chodził do kościoła, kiedy pamiętam okres sprzed 20 prawie lat, kiedy zbankrutowałem, miałem takich ludzi, którzy chcieli mnie po prostu załatwić. To przez prawie 2 lata z punktu widzenia katolika byłem w starej łaski uświęcającej, codziennie rano o 6:30 w kościele i byłem przekonany do tego, że jeżeli co mi się stało, to i tak nie zrobiłem. Ale cały czas była ta świadomość, że muszę być dobry, muszę nie grzeszyć. A jak zgrzeszyłem, to od razu wióra do konfesjonału, tak? I pamiętam, tu już trochę więcej niż rok temu, mam takich przyjaciół w Mińsku Mazowieckim, którzy powiedzieli mi tutaj o kościele. Przez kilka tygodni, może nawet miesięcy, jeździłem z nimi, pojechał w niedzielę, bo się dzieją takie różne rzeczy, takie normalnie, których nie widać, nigdzie się nie dzieje. Że ludzie padają, że mówią się w językach, że są uzdrawiani. No i zawsze coś mi przeszkadzało, że z nimi pojechał. Pojechałem z nimi raz, przywieźli mnie tutaj i od tamtej pory już nigdy to się nie pokazali. Ja zostałem. I była taka modlitwa. Artur właśnie zadał pytanie, to które dzisiaj zadał. Czy jak umrzesz, to pójdziesz do nieba? Czy jesteś pewien tego, że pójdziesz do nieba? I ja wyszedłem wtedy i pomodliłem się z nim tą modlitwą. I wtedy się wszystko zmieniło. Pamiętam, rozmawiałem z moją mamą jakiś czas temu na temat właśnie zbawienia. I mówię, mamo, jesteś już starszą osobą. Załóżmy, że zgrzeszyłaś. Masz do kościoła 400 metrów. Czy tam kilometr. I wyobraź sobie, że będziesz szła, żeby wejść w stan łaski uświęcającej przez rozgrzeszenie. Będąc osobą starszą, możesz się wywrócić i upaść na chodniku i możesz tam nie dojść. To znaczy co? Idziesz do piekła? To po co umarł Jezus? Po co? Skoro my musimy zasłużyć. Fakt jest faktem, że dla mnie wielkim bólem jest, kiedy często moi bliscy, znajomi, kiedy ja im opowiadam o tym, że jestem zbawioną osobą, a oni widzą, że ja nie jestem taki idealny. Często miałem problem z tym, jak to wyjaśnić. A teraz wiem jedną rzecz, że mój duch jest żywy, mieszka w nim Duch Święty. Moja dusza to wariatka, którą okiełznuję. Nie zawsze mi się udaje, ale teraz coraz bardziej.
że moje ciało jest słabe, ale pracuje nad nim. I przez wiele, wiele lat byłem w takiej spince, że muszę sam na wszystko zasłużyć, że jak te ręce czegoś nie zrobią, to nikt tego nie zrobi dobrze. Gdzie po prostu większość życia byłem osobą, która musiała sama do czegoś dojść. Nawet nie rozumiem takie wrażenie, że nie będę zawracał Bogu, bo jest zajęty, więc ja sam będę musiał sobie coś zrobić, wymyśleć, czy rozwiązać problem. Pamiętam ten prawie 20 lat temu, kiedy miałem taką wielką wtopę. Rozmawiałem z takimi moimi przyjaciółmi i oni powiedzieli, że słuchaj, to teraz się tak weź za to wszystko, wyprowadź na prostą, a później normalnie żyj już, normalnie jak Pan Bóg przykazał, tak? A dzisiaj mam świadomość inną. Mam świadomość, że jeżeli coś mi nie wychodzi, to oddaję to Bogu. Oddaję to Bogu i mówię, Jezu, wiesz, że jestem słaby, wiesz, że tego sam nie jestem w stanie zrobić, Ty zrób z tym porządek. Bóg używa mnie, ale On mnie używa. Nie jestem sam. Chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzeczą, taką, która w ostatnim czasie mnie bardzo mocno dotknęła. Kiedy zaczęliśmy się modlić, modlimy się tu zawsze wzywając imienia Pańskiego. Wzywając imienia Jezus nad wszystkim. Nad Kościołem. Nad ludźmi. Nad rodzinami. Nad pracą, nad wszystkim. I był taki moment, kiedy cały czas miałem takie podszepty. Ty nie bierz Pana Boga imienia nadaremno. Ty lepiej tam za dużo tego nie mów. Po prostu ja mam taką świadomość, że nie wiem, może faktycznie nie będę przeginał, bo później coś wyjdzie nie tak. A tak naprawdę Jezus chce, żebyśmy wzywali Jego imienia nad każdą czynnością, którą robimy. Nad każdym krokiem, który robimy. Abyśmy szli razem z Nim. Abyśmy pragnęli bycia z Nim. Nawet w tych codziennych rzeczach. To jest po prostu wielkie szczęście. Amen. Amen. Dziękuję pastorze bardzo. Wiecie, jak Marek mówił teraz, przypomniało mi się, jak czytałem taką książkę o przebudzeniu w Argentynie. I tam było takie, kiedy tam było przebudzenie, to kiedy kaznodzieja przyjeżdżał czasami codziennie do miasta i robił w mieście ewangelizację, czasami po kilka razy dziennie były ewangelizacje, to bywało tak, że przez miesiąc czasu te same osoby na każdej ewangelizacji wychodziły, żeby oddać życie Jezusowi. I któregoś razu ktoś im zwrócił uwagę i powiedział kilku tym osobom, mówi, ale czemu wychodzisz? Już wychodziłeś kilka razy oddać życie Jezusowi. I ktoś, kto znał tych ludzi, podszedł i mówi, pozwól im robić to, co robią, nawet nie wiesz, z czego oni wychodzą. Bóg jedyny wie, jakie zakręty są w ludzkiej głowie. I kiedy tak naprawdę człowiek spotyka się z Bogiem. I to, co Marek się mówił, to jest ważne. Ja często to powtarzam do osób, które coś mają brać od Boga. Są takie okresy w życiu człowieka, że dopóki twoja wiara nie będzie należycie umocniona, tak? To powinieneś być w każdym momencie, kiedy Boża moc będzie mogła działać do twojego życia. Za każdym razem. Za każdym razem. Są niektórzy tutaj, jak wiecie, jak rozmawiam z wami, szczególnie jeżeli doświadczyliście ciężkich spraw związanych z chorobami, jakimiś, ja mówię, na każdym spotkaniu chcę Cię widzieć, żebyś wychodził i będą ludzie na Ciebie kłaść ręce i będą uwalniali moc Boga. Ponieważ Twoja wiara rośnie. Potem, jak już Twoja wiara urośnie, to już nigdy nie wyjdziesz do modlitwy. Rozumiesz? I koniec. Tak? I tak naprawdę Bóg jedyny wie, w którym momencie zadziałało
bo to Bóg wie, jak twoja wiara urosła. Umiejmy z tego korzystać. Ja uczę, że w wierze przyjmujemy rzeczy raz, ale Bóg jedynie wie, kiedy ty w tej wierze przyjmiesz. Tak? Możesz, Norbert, chwilkę powiedzieć?